tej części, o tym piecyku Camping Gas Blue Cat, chciałem pokazać, jak zamontować to do butli tych z gwintem jednocalowym. Kolemanowska butla, benzomatika. No i tak samo najpierw musimy wrzucić o-ring do środka. O-ring już siedzi w środku. I za pomocą takiego bezpośredniego przejścia, jest to krótkie przejście, troszeczkę może będzie niewygodnie, no ale zobaczymy, jak to. To też się nawet dość fajnie montuje, więc może pokażę. Tak to wygląda zamontowane. No i może, no może weźmiemy na przykład tą dłuższą. Tak to wygląda. Też możemy sobie tutaj wtedy zrobić tak. Pionowo jest dość mała powierzchnia, więc dobrze jest użyć jakiejś podstawki takiej dedykowanej pod te kartusze. Więc o, możemy sobie też używać w taki sposób. Może odpalimy. Słyszymy, gaz leci. O. Piecyk już wystartował. No i na maksa podkręcimy. No i to fajnie chodzi. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany kupnem takiej redukcji, a chcę używać właśnie tych wszystkich butli z gwintem jednocalowym. Też jest, tutaj wchodzi do takiej butli 465 gram gazu. Do tej wchodzi 450 gram gazu. To jest tylko 15 gram różnicy. Więc też na takiej stalowej butli będzie chodziło w granicach te 7 godzin 15 minut. Też nie jest źle, a są to mocne butle przystosowane pod propan. I też to fajnie będzie zasuwało. Tutaj akurat jest oryginalnie w tych kartuszach jest propan butan, jest mieszanka, ale generalnie te piecyki z matą katalityczną, tak jak i te wcześniejsze, te kolemanowskie, to są piecyki przystosowane pod propan, one troszeczkę inaczej wtedy chodzą, więc no nie czuć tak może tego gazu. To już jak tam Państwo wolą, co, jaki gaz Państwo będą używali, to już jest Wasza sprawa. W każdym razie, co chciałem powiedzieć, jeżeli macie Państwo jakiś na przykład tam pomysł, chcielibyście to podpiąć pod jakąś butlę, czy tą Kolemana, czy tą Camping Gazu, tą 904, 907, tą francuską, też mam takie przejście. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, to wystarczy tylko napisać, chciałbym podpiąć ten piecyk pod taką i pod taką butlę, czy to można zrobić. I no nie ma takiej możliwości, znaczy po prostu mam praktycznie przejścia pod każdy system, a więc nawet na kartuszach tych 227-gramowych, na tych gwintowanych, co sobie Państwo nie wymyślą, jestem w stanie coś tam dopasować i na pewno to będzie chodziło. Jeżeli się filmik podobał, łapka do góry, dziękuję i zapraszam na inne moje filmy. Dziękuję.